Na rynku mamy szeroki wybór różnych rodzajów płatków. Dietetycy i żywieniowcy od wielu lat powtarzają, że płatki śniadaniowe to bardzo dobry wybór w diecie dla naszego zdrowia. Zawierają bardzo dużo błonnika, składników mineralnych, takich jak magnez, witaminy z grupy B i powinny być spożywane codziennie. Więc może przyjrzyjmy się trochę produktom z tej grupy i zastanówmy się, czy na pewno wszystkie płatki to dobry wybór do naszej codziennej diety. Najważniejsze i tak naprawdę najlepsze są płatki owsiane. Płatki owsiane, które możemy kupić wszędzie, zawierają one ogromną ilość błonnika, zarówno tego rozpuszczalnego, jak i nierozpuszczalnego, przez co bardzo dobrze przyczyniają się do poprawienia perystaltyki jelit, do obniżenia poziomu cukru we krwi, do obniżenia poziomu cholesterolu we krwi. I jest to w rzeczywistości produkt, który powinien codziennie występować w naszej diecie. Szybkie płatki rano na śniadanie z mlekiem czy z jogurtem, do tego dodatek owoców, to bardzo dobry i pożywny posiłek na początek dnia. Oczywiście mamy jeszcze wiele różnych innych płatków. Przyjrzyjmy się takim płatkom musli. Płatki musli, często wydawałoby się, że są to płatki owsiane z dodatkiem owoców, jednakże jak sobie zerkniemy na etykietę takich płatków, okazuje się, że te płatki mogą zawierać dosyć duże ilości cukru. Cukier będzie w owocach, które są często kandyzowane w takich płatkach, a także będzie na przykład częściowo składnikiem płatków, które zostały tutaj dodane. Dlatego jak wybieramy płatki musli, zerknijmy na etykietę, zerknijmy na tabelę wartości odżywczej i porównajmy sobie taką tabelę z płatkami zwykłymi owsianymi. Okaże się, że płatki zwykłe owsiane tych cukrów będą zawierały znacznie mniej. Natomiast takie płatki mogą nawet zawierać około 30% cukru. Kolejne są to różnego rodzaju płatki czekoladowe, kulki, kółeczka. Takie płatki również zawierają bardzo dużo cukru. To, na co należy zwrócić uwagę, często takie płatki zawierają również dodatek witamin i składników mineralnych, szczególnie witamin. Oczywiście, jeżeli nasza dieta jest uboga w witaminy, jeżeli jemy zbyt mało owoców, to możemy takie płatki wybrać. Natomiast też zawsze należy zwrócić uwagę, że jeżeli takie płatki będą występowały w diecie codziennie, może dojść do przekroczenia norm na witaminy, co również nie jest korzystne dla naszego zdrowia. Takie płatki są przede wszystkim źródłem cukru. Dlatego nie jest to dobry wybór do codziennego spożywania. Od czasu do czasu jak najbardziej można sobie na takie płatki pozwolić. I jeszcze płatki kukurydziane, które są bardzo popularnymi płatkami u nas. Okazuje się, że płatki te to przede wszystkim źródło soli. Mogą one zawierać nawet 100 razy więcej soli niż zwykłe płatki owsiane. Więc może zamiast wybierać płatki kukurydziane czy płatki czekoladowe, czy płatki musli z dodatkiem owoców kandyzowanych, zrobimy sobie sami takie musli w domu. Możemy wziąć zwykłe płatki owsiane, dodać do niego owoce suszone, dodać do niego pestki dyni, pestki słonecznika i orzechy i będziemy mieli świetną, pożywną przekąskę lub pożywne śniadanie do codziennego spożywania.